Szanowni Państwo, witam na konferencji poświęconej Deklaracji Praw Rodziny, Deklaracji Poparcia dla projektu Konwencji Praw Rodziny, projektu, o którym pozytywnie wyrażał się już polski rząd w oficjalnym stanowisku wydanym przed kilkoma miesiącami i projektu, który dzisiaj jest popierany przez cały szereg organizacji społecznych i organizacji eksperckich z całej Europy, a także przedstawicieli Kościoła katolickiego i innych kościołów, innych związków wyznaniowych. Na dzisiejszej konferencji poświęconej temu projektowi chciałbym przywitać księdza arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, metropolitę Rygi, pana mecenasa Jerzego Kwaśniewskiego, prezesa Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z Polski, pana Pawła Wolińskiego, dyrektora polskiego Citizen Go, pana Aleksandra Stralcowa-Karwackiego, Białoruś, pana Dragana Dakicza, Bośnia i Hercegowina, pana pastora Jana Age Torpa z Norwegii, Imre Balaszhazego z Węgier, Jana Gregora z Republiki Czeskiej, Tomisława Czunowicza z Chorwacji, wreszcie Artura Kubika, przedstawiciela Polskiego Związku Zawodowego Solidaritet w Norwegii. A także panie Rosalię Kielmans-Ratyńską i Karinę Waninowicz, ekspertki w zakresie prawa międzynarodowego. Zgromadzeni dzisiaj, o, zapraszam też przedstawicielkę prawicy Rzeczpospolitej. To jest bardzo ważny sojusznik w procesie prac nad tym dokumentem. Zgromadzona w tym miejscu grupa międzynarodowych społeczników i ekspertów to tylko część spośród sygnatariuszy deklaracji, której tekst odczyta pan mecenas Jerzy Kwaśniewski. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście przez ostatnie dwa dni prowadziliśmy intensywne prace nad przygotowaniem ostatecznego projektu konwencji. Konwencji, nad którą prace trwają już od szeregu miesięcy. Na zakończenie tych dwudniowych prac podczas seminarium uczestnicy podpisali następującą deklarację. My, przedstawiciele różnych kultur, narodowości i historycznych doświadczeń, uczestniczący w roboczej konferencji poświęconej pracy nad projektem Konwencji o prawach rodziny, odbywającej się w Warszawie w dniach 28 lutego do 1 marca 2019 roku, potwierdzając zasady i wartości zapisane w przygotowanym projekcie, niniejszym deklarujemy, iż potwierdzamy, że rodzina jest największą wartością oraz fundamentem cywilizacji pokoju i dobrobytu. Rodzina jest najważniejszą i podstawową jednostką społeczeństwa. Wierzymy, że rodzina oparta na małżeństwie, rozumianym jako związek mężczyzny i kobiety, zapewnia najlepszą ochronę oraz integralny rozwój wszystkich jej członków. Jesteśmy przekonani, że wzmocnienie praw rodziny jest najlepszą drogą i najskuteczniejszym sposobem dla zapewnienia fizycznego, psychicznego, moralnego, duchowego i społecznego dobrostanu jednostki i wszystkich ludzkich wspólnot. Rodzina oparta na małżeństwie jest źródłem nowego życia, środowiskiem chroniącym pełny i harmonijny rozwój osobowości dziecka oraz jest pierwszą i najważniejszą szkołą wartości dla wychowujących się w niej dzieci. Uznajemy, że w wielu regionach świata pojęcie rodziny jest podważane, a społeczne funkcje rodziny i małżeństwa lekceważone. Z niepokojem odnotowujemy wykorzystywanie środków prawnych w celu zniszczenia życia rodzinnego, w tym podważenia prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami i nadmiernej ingerencji państwa w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, wykorzystanie instytucji publicznych dla ideologicznej indoktrynacji, brak poszanowania dla godności ludzkiej na najwcześniejszym etapie życia i narastającego braku szacunku dla poczętego życia ludzkiego.
Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że w ciągu ostatnich dekad naturalna rola rodziny oraz wzajemne zobowiązanie jej członków są systematycznie podważane, tożsamość małżeństwa kwestionowana, a jej podstawowe struktury najskuteczniej chroniące przed przemocą osłabiane. Mając powyższe na uwadze, niniejszym deklarujemy naszą gotowość do zachęcenia wszystkich rządów i piastunów władzy publicznej, krajowych i międzynarodowych, do przyjęcia polityki i rozwiązań prawnych wspierających prawa i wolności rodziców, małżonków i dzieci w celu wzmacniania naturalnych instytucji rodziny i małżeństwa. Zachęcania rządów do wypowiedzenia międzynarodowych traktatów, które podważają i osłabiają naturalne instytucje rodziny i małżeństwa. Zwiększania wysiłków, aby zachęcić obywateli i funkcjonariuszy publicznych do obrony i wzmocnienia naturalnych instytucji rodziny i małżeństwa. My, niżej podpisani, wierzymy, że przyszłość świata zależy od właściwie funkcjonujących rodzin, opartych o małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny. Imre Balaszhazy, Family Science Alliance, Tomisław Czunowicz, wiceprezydent Fundacji Wigilare, Gio Cetele, European Family Science Society, Dragan Dakic, Foundation for Life, Jan Gregor, Alliance Pro Rodinu, Joanna Krupska, Związek Dużych Rodzin 3+, Jerzy Kwaśniewski, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Marian Piłka, Prawica Rzeczypospolitej, Kazimierz Przeszowski, Centrum Życia i Rodziny, Gregor Pupink, European Center for Law and Justice, Andrzej Ralbowski, Nadacja Slovakia Christiana, Jan Agetorp, Christian Coalition Norge, Jego Ekscelencja Arcybiskup Zbigniew Stankiewicz, Metropolita Ryski, Aleksander Strzelcow-Karwacki, Pro Baltica Christiana et Latina Voice, Paweł Wilczek, Słowański Dochór za Rodinu, Waro Wogleit, Foundation for the Protection of Family and Tradition, Mateusz Wichary, Kościół Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej, Tymoteusz Zych, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej, Ordo Iuris. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu księdza arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, metropolity Rygi. Dzień dobry. Parę przemyśleń chcę, którymi chcę się podzielić. Moje obserwacje, ponieważ jestem zaangażowany bądź w Komisję, czyli w Brukseli mamy taką komisję biskupów episkopatów Unii, potem również CCE, czyli Rada Episkopatów Europy i też uczestniczyłem w trzech synodach biskupich i mam wgląd w te procesy, które dzieją się na świecie. I stwierdzam, że istnieje kryzys cywilizacyjny, szczególnie świata zachodniego i widać, że postęp techniczny wyprzedził postęp powiedzmy kulturowo-cywilizacyjny i postęp w zrozumieniu wartości. I jedną z cech tego kryzysu, jeden z wątków, to jest kryzys rodziny. Powiedzmy tak, że rozwój technologiczny prowadzi do tego, że szczególnie młodzież, ale w ogóle nie tylko młodsze pokolenie, bardzo dużo żyje w świecie wirtualnym. I to prowadzi do pewnego rodzaju jednak samoizolacji i samotności. Drugim wątkiem właśnie, który prowadzi do takiej izolacji i poczucia pustki, to są krótkotrwałe związki uczuciowe, które kończą się niczym, zmiana partnerów. I właśnie to prowadzi do tej samoizolacji i zamknięcia się w sobie. I niejako antidotum na to jest rodzina. I rodzina, właśnie bardzo ważne, żeby była promowana i chroniona i żeby w społeczeństwach naszych coraz bardziej zagnieżdżałaby się świadomość, że na przykład dziecko ma prawo, każde dziecko ma prawo bycia poczętym w związku, który jest stały i w miłości wzajemnej dwojga małżonków i ma prawo wzrastania w rodzinie, gdzie jest ojciec i matka, gdzie jest otoczone miłością ojca i matki. I krótkotrwałe związki i zmiana partnerów i rozwody niestety uderzają w dziecko i uderzają w jego prawa. Potem dosyć dużo się mówi. Polska dzięki Bogu jest na
na pierwszym miejscu pod tym względem, że jest najmniejszy poziom przemocy w rodzinach względem kobiet. Ale niemniej kobiecie należy się ochrona. Wiadomo, mężczyźnie też, ale kobiecie bardziej, bo statystyki na to wskazują. I też kobieta jest chroniona, jeżeli to jest trwałe małżeństwo, jeżeli to są, nie są przelotne związki. Na przykład jeżeli to jest związek taki niezarejestrowany, statystyki wykazują, że poziom przemocy jest dużo wyższy i względem kobiety, i względem dziecka. I dlatego właśnie ta konwencja jest bardzo ważna, żeby tworzyć środowisko, bezpieczne środowisko dla dziecka, bezpieczne środowisko dla kobiety i w sumie dla mężczyzny też, dla rodziny, żeby ta podstawowa komórka społeczeństwa, gdzie człowiek uczy się miłości, uczy się odpowiedzialności, gdzie dziecko odkrywa własną tożsamość, właśnie mając odnośniki ojca i matkę, uczy się bycia mężczyzną, bycia kobietą i uczy się relacji, uczy się przezwyciężania kryzysów, trudności w relacjach, że właśnie rodzina jest tym ośrodkiem i mamy wspólną świadomość stojący tutaj i nie tylko uczestnicy tej konferencji i naszego spotkania, że w sumie to uzdrowienie tego kryzysu bez uzdrowienia właśnie rodziny, bez wzmocnienia rodziny nie jest możliwe. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Zapraszam do zabrania głosu panią Lidię Sankowską-Grabczuk, Prawica Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej, ale też szczególnie w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego, marszałka Marka Jurka, chcę powiedzieć, że wszyscy dobrze wiemy o tym, że konwencja o prawach rodziny jest bardzo ważna i inicjatywa tej konwencji, właśnie marszałka Marka Jurka, wynika z tego, iż konwencja stambulska jest niezwykle szkodliwym dokumentem, który de facto szkodzi rodzinie, szkodzi małżeństwu, szkodzi dzieciom, jest realnym zagrożeniem dla naszych dzieci. I marszałek Marek Jurek w obliczu tej sytuacji zainicjował stworzenie realnego dokumentu, który naprawdę jest świetną alternatywą dla konwencji stambulskiej, który realnie walczy z prawdziwą przemocą, która może dotykać wszystkich tych instytucji. I myślę, że to jest też dobry moment, aby po raz kolejny zaapelować do naszego polskiego rządu o podjęcie działań, aby właśnie Polska tutaj zabłysnęła na arenie europejskiej, była właśnie tym inicjatorem, była tą iskrą do przyjęcia dokumentu, który będzie chronił nasze rodziny. Mamy świadomość, że rodzina jest podstawową jednostką społeczeństwa, jednocześnie jest przyszłością naszego narodu. Także wszystkim tym, którym rzeczywiście realnie zależy na dobru naszych społeczeństw, na dobru naszych dzieci, małżeństw, rodzin, na trwałości, na wszystkich tych wartościach, o których rozmawialiśmy. Do wszystkich tych osób apelujemy, tych osób, które mają rzeczywiście tą moc prawną, aby niezwłocznie wypowiedzieć szkodliwą konwencję stambulską i przyjąć gotowy projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny, który właśnie będzie tym elementem, który realnie będzie chronił naszą rodzinę, przyszłość naszego narodu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dokument został poparty przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Czekamy jednak na podjęcie konkretnych działań mających na celu ich przyjęcie i wszyscy tutaj zgromadzeni będą takie działania podejmować także w swoich krajach. Zapraszam pana Dragana Dakicza, pana doktora Dragana Dakicza, Bośnia i Hercegowina. It was my honor to be here and to participate in the drafting of such a, I believe, important document which will enable us all together to join around the things which we all share and which are all common to all our nations across the Europe. So I see these efforts of the organizer as their contribution to the development of higher level of protection of rights and values which are all share and all think it should be protected at a higher scale from the international level. Again, thank you. Bardzo dziękuję. Pan Tomisław
A tłumacz może, oczywiście. To prawdziwy zaszczyt, że mogłem wziąć udział w przygotowywaniu tak istotnego dokumentu, który opiera się na wspólnych wartościach, wspólnym dziedzictwie, w którym wszyscy uczestniczymy. I cieszę się, że te wysiłki zostały podjęte, aby wprowadzić ochronę rodziny, ochronę tych wspólnych dla nas wartości, zasad na wyższy poziom, na szczeblu międzynarodowym. Bardzo dziękuję za to organizatorom i inicjatorom. Cieszę się, że mogłem współpracować i przyłożyć się do tego. Thank you so much. Pan Tomislav Čunović, Wiglare, Chorwacja. Dzień dobry. In the name of the Croatian Wiglare Foundation, I want to thank you very much for this opportunity to be part of this very important working group. In the name of Wiglare Foundation, of all our members and supporters, which is a big part of Croatian civil society, which stands behind our traditional values of a natural family, of a man and a woman with children. The Istanbul Convention should be a document which will give protection to the family, to men and women and to children. This document is not giving protection, it's the opposite. So we are aware of that we have to draft documents, international documents, which can protect our society, our traditions and our natural family with a man and a woman and with the children as a fruit in this family, and to make sure that the future for our children and our natural families will be a future and not a deconstruction of international, very modern and very progressive documents. Thank you very much. W imieniu Chorwackiej Fundacji Wiglare chciałem szczególnie podziękować, że mogłem wziąć udział w pracach tej grupy roboczej. Chciałem powiedzieć, że to zaszczyt, że mogę występować w imieniu członków i zwolenników Fundacji Wiglare, naszej działalności w Chorwacji. Duża część społeczeństwa chorwackiego nas popiera. Wierzymy w te naturalne wartości, które wymagają opieki, takie jak rodzina, takie jak związek mężczyzny i kobiety, które tylko można nazywać małżeństwem, w opiekę nad dziećmi. Ten dokument daje szansę na to, żeby tę ochronę przenieść na poziom międzynarodowy, w przeciwieństwie do konwencji stambulskiej, która została niedawno przyjęta, bo jesteśmy przekonani, że takie właśnie dokumenty są potrzebne, aby przeciwstawić się tym tendencjom występującym dzisiaj na świecie dekonstrukcyjnym, które uderzają w wartości tradycyjne, uderzają w nasze społeczeństwo i mogą sprawić, że przyszłość naszej rodziny, naszych dzieci nie będzie taka, jak byśmy chcieli. Dziękuję bardzo. Pan doktor Imre Barashazy, Węgry. Thank you for the invitation. I'm very happy to be here. I think it was very useful for me to be in this consortium. And I would like to say thank you, not only in my name, but also in my organization. And I think all the people in Hungary who try to defend marriage and family, because nowadays there are big attacks against it. And we need, I think, an international collaboration and international effort to defend these basic values. Thank you. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tych bardzo ważnych pracach w imieniu swoim i swojej organizacji, a także wszystkich przedstawicieli społeczeństwa węgierskiego, którym leży na sercu dobro rodziny, te wartości, o których tutaj mówimy. Chciałem podziękować wszystkim za tę pracę, za ten efekt. Jestem przekonany, że współpraca międzynarodowa, szczególnie dzisiaj, poświęcona ochronie takich wartości, jest niezwykle istotna. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście jesteśmy otwarci na pytania. Jeżeli nie ma pytań, bardzo dziękuję wszystkim zgromadzonym i oczywiście chętnie indywidualnie odpowiemy Państwu. Bardzo dziękuję.